Kim Kardashian jest fanką mezoterapii i radiofrekwencji. Khloe Kardashian stosuje nici liftingujące. 50-letnia Jennifer Lopez stosuje ultradźwiękowy lifting twarzy i ciała, a raperka Iggy Azalea modeluje twarz kwasem hialuronowym. Sekret młodości i piękna gwiazd tkwi w medycynie estetycznej. Dziś metody stosowane przez hollywoodzkie gwiazdy dostępne są również w Polsce. Dziś z moimi ekspertami porozmawiam o tym, jak mądrze z nich korzystać, by w dniu ślubu wyglądać i czuć się doskonale. Przychodzi baba do lekarza i mówi, chcę być piękna na ślub. A pani doktor na to? Ile mamy czasu? Załóżmy, że mamy miesiąc. Czy to jest taki okres czasu, który wyklucza medycynę estetyczną, czy nie? Wbrew pozorom medycyna estetyczna daje wiele możliwości i w tak krótkim okresie czasu możemy wiele zrobić. Pani doktor, porozmawiajmy sobie o takich popularnych teraz zabiegach medycyny estetycznej, które też są ulubionymi zabiegami gwiazd. Tutaj mam zdjęcie takiej raperki, która się nazywa Iggy Azalea. No i wszyscy mówią o tym, że ona za pomocą kwasu hialuronowego modeluje sobie twarz. Czy to jest dobry pomysł? Mamy piękną kobietę, która na tym zdjęciu jest przed zabiegami wolumetrycznymi. Natomiast to drugie zdjęcie to zdjęcie już po zabiegach wolumetrycznych. I jak na nią spojrzymy, to widzimy pięknie wymodelowany kontur żuchwy. Czy wolumetria oznacza, że modelujemy te wszystkie partie, o których pani doktor wspomniała, naraz? Czy możemy tylko sobie wybrać jakąś okolicę, którą chcemy ulepszyć? Możemy wybrać okolicę, którą sobie chcemy ulepszyć. Możemy zrobić pełne modelowanie twarzy. Efekt jest od razu po zabiegu widoczny. Tak. Jeżeli mówimy o pani młodej, która chce być piękna i błyszczeć na ślubie, to przynajmniej 3 tygodnie przed ślubem zapraszamy na taki zabieg. Przejdźmy w takim razie do kolejnej gwiazdy, która uwielbia zabiegi medycyny estetycznej, czasem nawet z nimi przesadza, ale w kwestii, którą chcę teraz poruszyć, czyli w kwestii ust, poszło jej chyba nawet całkiem nieźle. Mam tutaj na myśli Kim Kardashian. Ja mam wrażenie, że teraz bardzo często dziewczyny robią sobie usta. Tutaj, jak widzimy, faktycznie powiększona jest górna warga. Myślę, że dolna warga nie, ponieważ ma bardzo namiętną, wydatną tą dolną wargę i to tutaj widzimy, że ta dolna warga jest piękna. Jeżeli chodzi o wypełnianie ust, to mamy właściwie dwie możliwości. Pierwsza to jest tylko i wyłącznie dyskretne nawilżenie, także te usta są wydatne, lśniące i pacjentom czy pacjentkom to w zupełności wystarcza, a druga możliwość to jest powiększenie i jak gdyby zwiększenie objętości tych ust. Co ważne, to żeby te usta wyglądały naturalnie, to jest taka zasada, że usta, jeżeli patrzymy na usta i widzimy górną i dolną wargę, to górna warga powinna stanowić 1/3 całych ust. Czyli ta dolna powinna być większa. Dolna powinna być większa, tak jest. Na ile czasu przed ślubem powinnyśmy robić usta, bo te usta w jakiś sposób muszą się jeszcze po zabiegu ułożyć? Takie minimum to są 3 tygodnie, dlatego że oprócz ułożenia, o tym, o czym pani mówi, niestety mogą zdarzyć się również siniaki. Mam tutaj zdjęcie Khloe Kardashian, która używa nici. I to nie dentystycznych. Na czym polega ten zabieg? Co on daje i czy go widać na pierwszy rzut oka? Nitki liftingujące, bo o takich tutaj niciach mówimy, tak myślimy. Dają efekt natychmiast, natomiast ten zabieg też trzeba wykonać wcześniej, przynajmniej miesiąc przed planowaną imprezą czy planowanym eventem. Mamy różne rodzaje nitek. Są takie nitki, które mają stożki, które mają nacięcia i te nacięcia i stożki powodują podniesienie tkanki do góry i jej zliftingowanie. No i oczywiście mamy wtedy zdecydowanie młodszy wygląd twarzy, tam gdzie nie ma zwisów, nie ma, pacjentki nie mają chomików, nie mają
takiej sytuacji, gdzie skóra gdzieś nam obwisa. Tak? Czyli mniej więcej to są miejsca, gdzie się te nici wkłada, instaluje, nie wiem jak to powiedzieć, wszczepia. Tak. Implementujemy nitki zwykle na policzkach, po to, żeby te policzki wysmuklić i po to, żebyśmy mieli naturalny, młody wyraz twarzy. Kwas hialuronowy jest taką substancją, którą można używać na różne sposoby. Tak, dlatego, że mamy różne postacie kwasu hialuronowego i kwas hialuronowy mamy usieciowany mocno, średnio i kwas hialuronowy nieusieciowany. Ten kwas hialuronowy nieusieciowany dedykowany jest do wykonania mezoterapii. Podajemy go w kilkudziesięciu wszczyknięciach do skóry. To już jest taki zabieg, który jest bardziej nieprzyjemny. To jest taki zabieg, który wymaga znieczulenia, ponieważ robimy dużo iniekcji, w związku z tym skórę pacjenta znieczulamy kremem. Jakiego efektu możemy się spodziewać? Napięcia, nawilżenia, rozświetlenia skóry. Mezoterapię można robić też przy pomocy innych substancji, jakby kwas hialuronowy jest tylko jedną z opcji. To prawda, możemy robić polipeptydami, możemy robić różnego rodzaju składnikami i też możemy robić osoczem bogatopłytkowym. Mam tu na myśli tak zwany wampirzy lifting. Ile takich zabiegów należy zrobić, żeby ten efekt był taki wow, widoczny od razu? Seria zabiegów to jest od 4 do 6 standardowo, w odstępach albo dwutygodniowych, albo odstępach miesięcznych. Często wydaje nam się, że właśnie tę młodość gwarantuje nam gładka skóra. Trochę tak jest. W jaki sposób możemy ją uzyskać? Te wszystkie zmarszczki, które mamy, bardzo delikatne na początku, które się później pogłębiają, możemy skorygować toksyną botulinową, czyli tak zwanym botoksem. Czy są jakieś niebezpieczeństwa związane z podawaniem botoksu? Nie mamy, dlatego że w medycynie estetycznej podajemy minimalne dawki. Musimy sobie uzmysłowić, że botoks to jest taka substancja, to jest substancja lecznicza, którą wykorzystujemy w neurologii, w okulistyce, w ginekologii, w urologii i podajemy zdecydowanie większe dawki. No dobrze, to co zrobić, żeby w dniu ślubu mieć piękne ciało? Ja tutaj znalazłam zdjęcie, które ostatnio opublikowała J.Lo. Umówmy się, ona ma 50 lat i wygląda tak. I ja przypuszczam, że oczywiście to jest efekt bardzo ciężkiej pracy nad tym swoim ciałem, ale mam wrażenie, że nie tylko. Oczywiście. Wygląda fenomenalnie na pewno. Chciałabym tak wyglądać w wieku 50 lat. Czym możemy się wspomagać? Tak. Przede wszystkim u nas w klinice estetyki, w grupie LuxMed, możemy skorzystać z wielu nieinwazyjnych form modelowania sylwetki. Pierwszym z nich jest Icon. To jest taki zabieg, który polega na masażu podciśnieniowym. Najnowszej generacji. Wykonywany jest za pomocą specjalnych rolek masujących, które modelują sylwetkę, które ujędrniają skórę, które po prostu wyszczuplają i dają efekt wspaniałego, smukłego ciała. Ja przypuszczam, żeby ten Icon zadziałał, to nie jest jednorazowy zabieg. Dokładnie. Polecany jest minimum 15 zabiegów w serii. Ile czasu przed ślubem należy zacząć ten zabieg? Ten zabieg powinno się rozpocząć, ja myślę, parę miesięcy przed ślubem, co najmniej pół roku. Jakie są przeciwwskazania? Przeciwwskazaniem przede wszystkim jest, tak jak w większości zabiegów estetycznych, ciąża, nowotwory, karmienie piersią, stany zapalne, świeże blizny, złe samopoczucie, problemy z krążeniem krwi. Czy ten zabieg jest przyjemny, czy raczej bolesny? Ten zabieg jest bardzo przyjemny, jest wręcz odprężający, usypiający. A co jeśli panna młoda właśnie marzy o wysmukleniu jednej konkretnej partii ciała? Czy jest jakiś zabieg, który właśnie specjalnie temu służy? Przede wszystkim tutaj bym poleciła dla panny młodej zabieg Cool Sculpting Zeltic w naszej klinice estetyki, ponieważ tutaj możemy zadziałać właśnie na konkretną partię ciała. To jest alternatywa doskonała dla liposukcji. Zabieg polega na przyłożeniu specjalnego aplikatora do skóry oraz na zamrożeniu tkanki do minus 11 stopni Celsjusza. Czyli jest zimno, czuje się to zimno? Jest troszeczkę zimno, natomiast zawsze przynosimy ciepłej herbaty, owijamy w koc
klienta. I jeszcze klient może sobie rękawiczki jest i czapkę zabrać. Nawet przyjemnie. Tak. No dobra. Ile trwa ten zabieg? Ile powinniśmy takich zabiegów wziąć? Czy to są serie, czy to tylko pojedynczy jeden strzał? Tak. Po jednym zabiegu z reguły jest doskonały efekt, także nie trzeba go powtarzać. No i jeszcze oczywiście do głowy przychodzi mi taka jedna rzecz, której my kobiety nie znosimy, to jest celulit. No i jak sobie z nim radzić, jak z nim walczyć, co zastosować? Mhm. Mamy specjalne urządzenie do redukcji celulitu i przy okazji redukcji tkanki tłuszczowej. I mowa tutaj o ProShock Ice. Jest to urządzenie, które łączy w sobie kriolipolizę oraz falę uderzeniową. Falę, która rozbija tak zwane wałeczki tłuszczu i też celulit, redukuje celulit. Kiedy się już ucieszymy, że celulit znikł? Pierwsze efekty można obserwować po 4-6 zabiegach. Mhm, a każdy jest to 10 dni, czyli tak naprawdę miesiąc, półtora. Dokładnie tak. No to jak już uda nam się osiągnąć tę wymarzoną sylwetkę, to pojawia się kolejna kwestia, z którą dziewczyny często bardzo walczą na co dzień, ale okazuje się, że mogą zawalczyć raz na całe życie. Mam tutaj na myśli epilację. Mam wrażenie, że to jest taki zabieg, który jest coraz częściej wybierany przez kobiety, bo gwarantuje komfort praktycznie już do końca życia. Oczywiście, że tak. Jak wygląda cały ten proces? Ile tych zabiegów trzeba zrobić i kiedy zagwarantowane są już efekty? Mamy najnowocześniejszy laser na rynku. Jest to Soprano Ice Platinum. I tutaj działamy, zarówno możemy działać na włos jasny, jak i na włos ciemny. Oczywiście polecana jest epilacja laserowa zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Dzięki temu bardzo efektywny i wystarczą mniej więcej na twarz, jak i na ciało od 4 do 8 zabiegów w zależności od karnacji, od fototypu, od rodzaju owłosienia. Dobra, czy to boli i jak bardzo? Jeżeli chodzi o ręce, nogi czy też pachy, nic nie boli. Natomiast w okolicach bikini jest odczuwalny malutki dyskomfort. To są zabiegi, które możemy wykonać około pół roku przed ślubem, a teraz przejdźmy do tych, które możemy wykonać na 2 tygodnie przed uroczystością. Na jakie zabiegi może zdecydować się panna młoda naprawdę na chwilę przed ślubem? Na krótki okres przed ślubem polecamy zabiegi bankietowe. Są to zabiegi, które są nieinwazyjne, nie podrażniają zbytnio skóry, a do tego dają szybkie efekty. Takie zabiegi, które by pani poleciła najbardziej? I jeśli mówimy o zabiegu bankietowym, to mamy na myśli pewien schemat, czyli zabieg, który jest ukierunkowany na to, żeby oczyścić skórę, a dodatkowo ją odżywić i nawilżyć. Jeżeli jest taka potrzeba, możemy też tutaj działać rozjaśniająco, rozświetlająco. Delikatnie napinająco? Dokładnie, albo napinająco. Jeśli chodzi o pierwszy etap, czyli oczyszczanie, to w zależności od rodzaju skóry możemy wykonać albo delikatną mikrodermabrazję, to jest polecane bardziej osobom, które mają skórę tłustą. Jeśli chodzi o osoby, które mają skórę mieszaną, możemy wykonać delikatne peelingi chemiczne. Jeszcze jeżeli chodzi o osoby o takiej bardzo wrażliwej skórze, możemy w tym etapie zastosować albo peeling enzymatyczny, który jest bardzo delikatną formą peelingu, albo oksybrazję. Kolejny etap to jest nawilżenie i odżywienie. I tutaj stosujemy różnego rodzaju ampułki i koktajle tak zwane. Po takim już koktajlu co następuje? I na sam koniec, żeby jeszcze się zrelaksować przed, tak dokładnie, maska. Też mamy kilka rodzajów, możemy tutaj maski głównie, poza tym, że jeszcze nadal nawilżają, odżywiają, sprawiają, że ta skóra staje się napięta. I tutaj już w zależności bardziej od preferencji klientki i tego, co ją bardziej zadowoli, wyciszy, zrelaksuje, możemy nałożyć albo maski w płacie, albo maski algowe, albo maski glinkowe. Więc też jest szeroki wachlarz możliwości. Czyli mam takie wrażenie, że te zabiegi bankietowe
po pierwsze mają tak przepięknie przygotować tę skórę dosłownie na chwilę przed ślubem, ale to też chyba ma być taki czas dla tej kobiety, kiedy ona się po prostu dobrze poczuje, zrelaksuje, w tym takim pędzie przedślubnym znajdzie po prostu chwilę dla siebie. Czyli polecamy wszystkim osobom, nie tylko pannom młodym, ale wszystkim osobom, które też na przykład mają jakiś wkład pracy przed ślubem, są mocno zaangażowane i muszą się przez chwilę wyciszyć, a w dniu ślubu chcą też ładnie wyglądać. Oczywiście, również panom młodym polecamy, bo... Tak, bo oni mało robią przed ślubem, ale mogą się zrelaksować. Jak widzicie, medycyna estetyczna stała się praktycznie częścią przedślubnych przygotowań. Pomaga poprawić wygląd, pozbyć się defektów, kompleksów oraz poprawia samopoczucie. Zdrowa, piękna i zadbana skóra to praktycznie część ślubnej stylizacji. I to w gwiazdorskim wydaniu. Co powinnaś zapamiętać z tego odcinka? Jeśli planujesz wykonać mezoterapię, modelowanie sylwetki lub epilację, to powinnaś zacząć przynajmniej pół roku przed ślubem. Wtedy efekty będą najbardziej widoczne. Nieco później, bo miesiąc przed uroczystością, możesz wykonać modelowanie twarzy kwasem hialuronowym, powiększanie ust, zaimplementować nici liftingujące, wymodelować wybrane partie ciała i wykonać zabieg redukujący celulit. 2 tygodnie przed ślubem udaj się na zabiegi bankietowe, oczyszczające, nawilżające, odżywcze i relaksujące. A, i jeszcze jedno. Nie zapomnij wpisać wszystkich wizyt do kalendarza w aplikacji Wedding Dream App. Wtedy na pewno o nich nie zapomnisz.